Kiedy wybuchła wojna, sądzono, że potrwa kilka tygodni. Nikt nie spodziewał się, że walka o pokój zajmie 6 lat i pochłonie miliony istnień. Dziś mieszkańcy całej Polski upamiętnili 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się także w Świdniku. Na Placu Konstytucji 3 maja odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych. Wszyscy obecni dzisiaj na placu w Świdniku, centralnym placu, przy pomniku, gdzie jak co roku składamy hołd tym wszystkim, którzy za to, abyśmy mogli dzisiaj tak pięknie świętować, oddając swoją cześć i pamięć, oddawali swoje życie, oddawali swoją pracę, ale także zwyczajnie nie wahali się stanąć w obronie ojczyzny. Ojczyzna to jest tysiące ojcowizm, to jest tysiące rodzin, bo żołnierz staje w obronie swojej rodziny, swoich bliskich. Ojczyzna to nie jest jakieś abstrakcyjne pojęcie. I ten żołnierz stanął, ale dlatego, że był wychowywany w duchu patriotyzmu. Dla ówcześnie żyjących Polaków odzyskana zaledwie 2 dekady wcześniej niepodległość była wielkim skarbem, którego byli gotowi bronić za cenę ofiary z własnego życia. Wierzę, że także my, współczesne pokolenie Polaków cieszących się wolnym i niepodległym państwem, wywiążemy się z odpowiedzialności za ochronę ojczystej ziemi przed starymi i nowymi zagrożeniami. Z wyrazami szacunku podpisał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Wydarzenia sprzed wielu dekad nadal wymagają od nas refleksji. 1 września nie tylko oddajemy hołd ofiarom i bohaterom wojny, ale także pochylamy się nad dramatem naszego narodu. Dziś w wielu miejscach Polski, kraju, który wystawił największe i najtragiczniejsze świadectwo tamtych lat, spotykamy się w zadumie, zjednoczeni myślami i w przeświadczeniu, że wspomniany koszmar nigdy więcej nie może się powtórzyć. Cześć tym, którzy we wrześniu 1939 roku stanęli do walki z niemieckim okupantem, oddali także przedstawiciele Rady Miasta, spółek miejskich, instytucji kultury, placówek oświatowych, służb mundurowych, spółdzielni mieszkaniowej, klubu seniorów lotnictwa, a także świdniczanie. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i znicze pamięci na grobie nieznanego żołnierza.